Hej, 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 witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Asasyna. Słuchajcie, zaczęło się od małej scenki i niestety nie zdążyłam na czas jakby zmienić czy odpalić nagrywanie. Natomiast dotarliśmy do Atlantydy, to właśnie tutaj będziemy rozwijać naszą wiedzę, nasz szósty zmysł. Zaraz się za to zabierzemy, ale tak sobie pomyślałam, że w sumie moglibyśmy zmienić naszą zbroję? Korona Hadesa. Proszę, proszę. Jakie żeśmy tutaj dostali nakrycia głowy. Hełm Persefony był bardzo ładny. A czy mamy całą zbroję na przykład bogini? Hekate poległych mistrza. Nie. Myślę, że możemy sobie spokojnie zapodać niebiańską zbroję. Dawno żeśmy w niej nie biegali. Tak, na pewno jest za słaba, ale teoretycznie mamy tutaj być bezpieczni, więc tego się trzymajmy. Dobrze. Nasze pierwsze zadanie to odnaleźć jakiś fragment kodeksu. Zakładam, że na górze. Czy możemy po tych dywanach się wspinać? Po dywanach się nie da. No dobra, czyli musimy znaleźć ścieżkę na górę. O! Dalej tu zbieramy drachmy? To jednak będziemy tą naszą zbroję jakoś rozwijać, co? Tu się za bardzo nie da, ale moglibyśmy przejść tędy. O nie! Wskakuj tu, wskakuj. Tu ewidentnie się nie dostaniemy nigdzie. Tędy. Myślę, że tak. To tak. Do góry. Idziemy tu. Czyżby to była pierwsza właśnie skrzynia? Pas pierwszej cywilizacji. Okej! Okay. Czuję przebieranie. Będziemy zmieniać strój za chwilę. O, to jest to. Kodeks Cisu. Obowiązki Wikasesa. Becoming a part of me. I think I'm starting to understand. It's like I can feel Isu memories and hear their wisdom. Dobra, pomów z Posejdonem. Czy tu się da wyżej wejść? Nie da się, więc dobrze, że przynajmniej skok wiary można wykonać. Bez problemu. Jest i ona! Jest i ona! Atlantyda! Tak długo wyczekiwana, słuchajcie. Okej. Wyrok na Atlantydę, część trzecia. Królestwo Posejdona. Oh, I know what you meant about the sources being more concentrated. I feel different. Many things are different here, the Castiz. You'll discover that in time. Atlantis awaits you. I have one rule that is absolute. Our technology cannot be used on my human civilians. Their bodies cannot withstand the power. The Isu know this above all. So, I'm free to go? What task should the Dicastis do first? Even Atlantis is not a perfect society. It yearns for balance. So be that balance.
Then when your role as guide to the people is fulfilled, it may well be perfection. Don't worry. You've already earned my respect, which is a trial in itself. No, proszę. Dicastis, His Eminence Atlas humbly requests that you join him at his doma to discuss a matter of grave importance. Right. Będziemy u Atlasa. I'll make sure to stop by. Swoją drogą szybko poszło, ledwo się zjawiliśmy, a już wszyscy wiedzą, kim jesteśmy. Eminence? This place is more kings than Sparta. Kostur Dicastesa. Królewskie wzgórze Posejdona. Mam wrażenie, pałac Posejdona. Przyjęto kilka zadań. No to sprawdźmy to. Ciężar przywództwa i pełna edukacja. Znajdź i odzyskaj duszę strażnika na pograniczu rubieży Porimus. Okej. Okay. Mądrość. Osiągnij pierwszą sekwencję wiedzy. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, dobra. Oczywiście zaczniemy sobie od tego zadanka. Czyli mamy to. Czekajcie, muszę sobie pozaznaczać, które tutaj mamy zadania. Mądrość starożytnych, dobra. Okej, okay. Lecimy w takim razie, słuchajcie. W ekwipunku pojawiło nam się berło. Gdzie jest berło? Tu mamy... Kat Hadesa. Tu mamy berło Dicastesa. Obrażenia od berła zmieniają się w obrażenia ogłuszające. No dobra, wygląda to nice. Jak wygląda przepaska? Pas pierwszej cywilizacji. O kurka. Dobra, będziemy się powoli przebierać w takim razie. Jak wygląda mapa? O, jeszcze to może. Okej. Okej. Tu mamy zadanie jakby przy sobie. Tu jest kowal. Trzy synchronizacje. Siedziba Atlasa. A tu ludzie rzucają monety, na szczęście. No cóż. Jak pięknie. Ciekawa jestem, z czym tu będziemy walczyć. Jest i on. Pokażcie, jak wygląda Atlas. Jakiś on. Chciałbym, żeby mało zadowolony. I'm honored that Dicastis would accept my humble request. Ah, you're Atlas, I take it. In the flesh. I thank you for coming to see me. I'm sure you're very busy. The burden my father gave you is not a light one. Your messenger told me it was urgent. Gravely urgent, indeed. Well, here I am. It's my brothers, the Archons. They have issues with the human populations under their control. Tensions between Isu and humans are mounting. Without order, the problems will grow severe. I'll try and use my position to help them where I can.
Find Hadiros, Amphiris, and Azeas. Through your shining example, I hope they learn the valuable lessons in discipline they so desperately need. And if I help them, you're hoping it'll maintain the peace between Issu and humans. That's the plan. Poseidon should have known they weren't ready for the responsibility an Archon bears. But that's his failing. Okay. I'll find the Archons and make sure their problems are taken care of. No ja jeszcze mam się ukłonić przed nim. Nowe zadania. Nowe zadania. Będzie lista nam się wydłużała. Atlantycki pacjent. Dostarczyciel rozrywek. Zbuntowany Water. Dobra. Czyli tam to nam się zrobiło. Nie, to jest po prostu część pierwsza. Dobra, no, już rozumiem. 300 metrów, więc zacznijmy sobie od niego. Aczkolwiek na mapie najchętniej zrobiłabym synchronizację najpierw. Nowy Dicastes. Do wiadomości wszystkich Atlantów. Proszę, proszę. On ma niebieską skórę. No tak, jak to Issu. Żeby synchronizacja była na tym pilarze przed nami. Koniecznie. 83 metry. Lasy Posejdona. 50 metrów, czyli to będzie tu. Wieża intelektu. Są trochę inaczej skonstruowane. Nowy region, atlantycki Oikos. No, ale wygląda pięknie. To trzeba przyznać. Cudownie. Dobra, zadanie nam mamy. Aha, odsunęliśmy się od zadania. Dobrze, trudno, nie ma problemu. Tu żeśmy się zsynchronizowali, a tu jest kolejny punkt, zanim dojdziemy do zadania, więc może by tak. O nie! Jakieś wzory na plecach. Nie wstajesz, nie bój się, kobieto. Jakie złote nenufary, ja pierdziu. On ma taką zbroję na głowie jak Alateja, czy jak jej tam, że tak powiem. To wszystko emanuje, patrzcie, takimi, no jakby wiedzą właśnie, czy czymś. Super to wygląda. Tu ktoś ma jakieś zadanie. Super mi to wyszło teraz. Ja tu mogę jakoś wskoczyć. Myślę, że to nie będzie takie proste. Tam jest most. Na ten most może by mi się udało dostać. Ale tu też powinna móc wejść. O. Dobra. Jesteśmy piętro wyżej. Liana! No tak. Proszę, poproszę.
Wodospady. Znowu jestem na takim etapie, że mogę się zachwycać widokami, słuchajcie. Bardzo mnie to cieszy. Królewskie wzgórze Posejdona. A da się konia wezwać, proszę bardzo. Wieża intuicji. Pięknie. Ciekawa jestem jednej rzeczy. Czy ten trzeci krąg, właśnie chciałam powiedzieć, się przed nami otworzy, ale widzę, że tak. Widzę, że tak. Przynajmniej mamy tu coś do synchronizacji, więc zakładam, że faktycznie będziemy mogli z tego skorzystać. Dobra, i teraz możemy iść tu za znacznikiem. Jakieś kolejne zadanie przed nami. Blisko celu. Is Azais a physician and an archon? Jakoś tak tu siwo? What have I missed? What must I do? Azais? You have your hands full. Nicastis, you're a welcome sight. The only one I've had in some time. So many sick. I'm surprised anything can spread in a place as advanced as this. Oh, it's shocking. Nothing I have tried will cure the sick or stop the pathogen spreading. I've lost so many already. Okay. Don't worry. We'll find a way to stop the sickness. Tell me what you need. Well, there was a device being worked on by a scientist named Consus. Its intention was to rapidly heal injuries and eradicate disease. Was? His device is missing. Scientists here have tried to replicate it based on the schematics, but it's still in the experimental phase. Mm-hmm. And it hasn't been tested on humans. So it may not work. That's not the biggest issue. Poseidon has outlawed the use of our technology on humans. I fear that if we don't act quickly, the pathogen will spread across Atlantis. If you think this healing device can help the sick, then I'll make sure that you have it. The wisdom of an issue, but the compassion of a human. You were a good choice for the Gustis. You'll find the device in one of the issue laboratories, in the Consus archive. Dopiero co mówił, że go szukają, nie mogą znaleźć, a teraz już wiemy, gdzie jest. Coś tu śmierdzi i czuję, że... czuję, że to będzie sprawka Atlasa. Znaczy, takie mam przewidywania, zobaczymy jak będzie naprawdę, ale... Zobaczcie. Jak Atlas jest synem Posejdona, a to my zostaliśmy wyznaczeni na tego tam doradcę, czy kimkolwiek tam jesteśmy. O, coś mi się tu odblokowało. W związku z czym może być zazdrosny. Rozłożył te rzeczy, z którymi mamy pomóc jego ludziom, czyli chociażby mógł podłożyć chorobę.
żebyśmy wykonali coś, czego Posejdon nam zabronił. Devices Ace wants must be inside. Cool. I need to stay hidden. Okay. Mamy kapitana, dwa skarby, skrzynię adamantu i nośnik danych ISO. Trzech strażników, to jest czwarty. Aha, oni tego nie zauważyli. No dobra. No, brakuje mi paska. Zdąży się naładować, czy nie? Przydałoby się go ściągnąć z odległości, to ten jeden nam zostanie na dole. Brak strzał. Serio. Świetnie. Nie mogę wykonać strzał. Okej. Nic nie wiesz, nigdzie mnie tu nie ma. Surprise. I co mi zrobisz? Tam jest następny. Czemu mi nie rośnie ten? Proszę tu ładnie. Karwasze dowódcy ISO. Okej. Tam musimy sobie wszystko pozbierać. Tam jest następna część przeprawy. A tam jest jeszcze jeden typek. Skubany. Aha, tędy nie przejdziemy.
Rejestr dostarczy adamantu. Forge of Atlantis. This can be... Dostaliśmy jakieś nowe zadanie? Tak. Ogień wśród wód. To jest jakby zupełnie nowy dział. No nic. Create weapons. I have to find this place. O, patrzcie. Ukryte przejście. Puszczaj. Zauważyłam tego progu wcześniej. Dobra, ale to samo miejsce, w którym żeśmy byli, czyli tylko otwarliśmy sobie powrót. Tak na dobrą sprawę. Okej. Mają w akwarium. Nothing I've ever seen. Niczego nie przypomina, no to fakt. Nośnik danych i znajdź skarb, czyli to jeszcze nie wszystko, słuchajcie, tutaj. Czy ja się tu mogę gdzieś indziej dostać? Nie mogę tego w bok posunąć. No, tu nie ma przejścia. Na górze, ale to raczej na tym się nie da wejść. Co się stanie, jak ja spróbuję wejść na tą szybę? Nic się nie stanie, okej. Opowieść o braciach. Okej. Całun Edenu Konsusa.
A to dalej jeszcze nie to, czego szukamy. Tu jest jakieś wejście. Są ewidentnie jakieś przejścia dookoła. Nie wiem, tu mogłam przejść. Rozważania na temat prototypu. Tu są drachmy. I myśmy to wszystko dookoła przeszli, tak na dobrą sprawę. O, czekajcie, tu coś jest. Nośnik danych. What was in that box? Body's tingling like mad. Must be more of these somewhere. Drugi skarb. Nagolenniki pierwszej cywilizacji. Tu nic więcej. Żeśmy takiego nie dostali na razie. No dobra, ale udało nam się przerobić w takim razie to otoczenie. Tylko teraz jak stąd wyjść? Tędy. Ja przyszłam z góry, prawda? Tak, to dlatego nie zauważyłam tamtego przejścia. No dobra, to ma sens ogólnie. Może musi nią otulić. Tu się tepnimy. Będzie nam prościej dotrzeć do tego gościa, którego nazwiska nie pamiętam. Nazwiska, Boże, imienia nie pamiętam. Gdzie to jest? Przed nami to zadanie, dobra. I Posejdon się na nas wkurzy, nie? Jak przekażemy tą technologię do użytku na ludziach. Bo jeszcze się okaże, że nie zadziała. I've brought the glowing cloth you've asked for. It's a nanotech matter regenerator, in fact. But you have it. I can't believe it. Sprawdźmy. Now then, let's see what this thing can do. No właśnie. Asajj, what the fuck did you do? I thought I had calibrated correctly. Oh no, what have I done? I killed this poor human. The device doesn't work and you stole it against Poseidon's laws. No what właśnie. Do we do now? This device is dangerous. Maybe Poseidon outlawed it for a reason. I don't think you should use it on anyone else. I was so hopeful, but you're right. This device isn't ready to be used on live subjects. All I've done is add to the pain and suffering. Some things can't be fixed with devices or intellect.
There are problems even the Isu can't solve. I suppose all I can do is return this device to the laboratory and make sure the victims are comfortable until the end. No właśnie. Królewski napierśnik Atlantydów. Kurde, czekajcie, bo to będziemy mieli jeszcze inną zbroję. Pokaż to. Łodzie, panie. Na zielono będzie świecić, przynajmniej nam do gaci pasuje. No, bo to chyba będzie... No, może nie. Zobaczymy. No dobra. Dobrze, kolejnym zadaniem będzie porozmawiać z Ampheresem. This is it. No dobra, dajesz, dajesz, mała. Dajesz, dajesz, Ligusiem. Opatrzcie, panowie. Aha, ha. Mamy tu te same z posągi, co w Elysium. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakują. I co? Co mu zrobi? Let her pass. O matko. Życie na Atlantydzie nie jest usłane różami, jak widzę. Amphiris, if this is how you treat humans, I can see why you need so many guards. These aren't humans. They are animals. An animal should be in cages. Mm-hmm. Dead bodies of civilians outside, a tortured corpse at your feet. The only animal I see around here is you. No. A human did this to me while I slept. When they came to kill me, I survived. But they slaughtered my daughter like an animal. Humans don't act with logic or reason. Good or bad, they are driven by a will to survive. Mm-hmm. A trait we implanted to ensure efficiency. But that will become a kindled flame of insurrection. You led a rebellion yourself in Elysium. So I know you understand. If we don't act, the city will burn and many more lives will be lost. Okay. I don't see an army marching on Poseidon. This one said they plan to launch an attack. Someone needs to destroy the resistance before that happens. That's not a small request. Despite what you think, all the humans aren't a threat. It is the only super wyglądamy w tej takiej zbroi skompletowanej z różnych kawałków. Only you can choose the correct course of action. Killing people will just make the fire spread faster. Now, if we destroy their supplies and their weapons, they can't oppose the issue. I admire your optimism. But I fear it will not be enough. However, it's your decision to make. Just leave it to me. I'll send a message they won't forget. Very well. You'll find the traitorous humans at an abandoned farmstead. Return to me when the situation is resolved. Mm-hmm. Jakaś taka wnęka, a to wejście do domu pewnie jakiegoś jest. Dobra, chciałam tu jeszcze... Boję się, żeby któregoś nie zaatakować, słuchajcie, bo byśmy mieli amen w pacierzu, nie? Przy tej ilości strażników.
jeszcze czegoś tu brakuje. Dobra. Zakładam, że to tego się mamy pozbyć właśnie. Dobrze. Zapiszmy sobie grę może. O, tak będzie najlepiej. Żeby tutaj nie przegapić. Let's hope no one notices me here. No właśnie. Zacznijmy od tyłu. Strefa zniszczeń. Tu widzę, mamy. I co, mnie nie zauważył? Konflikt bez przesady. O, za szybko przeklikałam. Z zapasami, czyli jeszcze jedna gdzieś musiała zostać. Mamy cztery. Pod nami jest. Dobra. Widzę, widzę. No halo. Skakuj do góry. No co ty to? Po prostu. It will be hard to form a resistance if they have no supplies. Tam się zgonią, słuchajcie. No, chyba trzeba było kapitana zgładzić, żeby zaliczyć tą miejscówkę ogólnie, więc. Teoretycznie. I on zabił kapitana i tyle. I nie zaliczył nam go. I almost considered sending a regiment of my guard after you. That would have been overkill. You can never be too careful when dealing with violent humans. Come, tell me, has the resistance been quashed? I destroyed their supplies and equipment. You believed you saved lives by being merciful, but the truth is that more will die in the end. I promise you, they're no threat. You underestimate them. Yes, you've taken their means of striking now, but they would regroup and find more weapons. All you have done is delay the inevitable. Super. Still, to była moja decyzja.
Zbuntowany Water. Just one more Archon to go. Maybe I should just do their jobs too. Dokładnie tak. Dobra. Czyli teraz musimy się udać do dostarczyciela rozrywek. Sprawdźmy mapkę. I on jest tu. Dobrze by było od razu może zrobić synchronizację, ale to synchro trzeba by zrobić stąd. Znaczy najpierw tu, potem tu, potem tu i zjechać, i zejść na dół. I tak zrobimy. Gdzie nasz znacznik? Tam na samej górze jest, kurde. Nie! Go back. Winda gdzieś. O! Okej. Nestor. Nie, po drugiej stronie jest druga. Ciekawe w ogóle, jaki bonus się odblokuje, kiedy to ogarniemy. Dziedzic trójzębnego tronu. Pałac Atlasa, nie? Tak, to jest Pałac Atlasa. Tu jest jakiś pilar ogólnie, który jest windą. Więc mam nadzieję, że jest windą do góry, a nie do dołu. O tak, jest windą do góry. Gdzie nasz znacznik? 160. To jest winda na dół. Musimy wejść wyżej. Czy ja mogę wejść po tym? No chyba mogę. Sakra. Jest chyba najwyższy punkt na mapie, tak w ogóle nie. No nie, prawie najwyższy punkt na mapie.
poza pilarami dookoła i tym czymś tu przed nami. Podróż odblokowana. Dobra, teraz tu. Tu mamy kolejne zadanie w ogóle. Twoje wedle prawa. Co to jest? Rightfully yours. Dobra, to nie. To sobie później zrobimy. Ja bym się chciała dostać. Prawie. Jakie fikoły tu po drodze robią. Rozglądam się, czy gdzieś nie ma tych tabliczek znowu. Bo coś czuję, że to jest tak porozkładane, że musimy szukać. O! Wieża osądu. Przyda nam się na pewno ta szybka podróż. Tam na dole mamy jakieś, patrzcie, jakieś posągi. Ciekawe. A my musimy udać się dokładnie tam. A mamy jeden punkt. Zresztą to potem. Zrobię to później. A, wygląda jakiś plac zgromadzeń, nie jakaś arena, kurde. Wyścigi rydwanów? Może? Arena seems like a strange place to find an archon. Czy ja tu mogę wejść? Tak po prostu? Tak, mogę wejść. Ah, the Castis! Thank the stars! I was beginning to lose all hope. Okay. Atlas said you needed help. You don't understand the responsibility on my shoulders. It's my job to concoct entertainment for the masses, but I fear the crowd have grown bored of my grand spectacles. I've seen some good plays, and some bad ones. We need more than a simple play. If the audience leave my shows bored and restless, who knows what they'll start plotting? You think they'll become violent? My purpose is to keep them preoccupied so they can't be violent. If your shows have become boring, you just need to get more creative. Oh, the humans are primitive. Their tastes basic. They like life's simpler joys. Blood, tragedy, Romans, that sort of thing. So give the people what they want. What they want, yes. Yes,
I can hear the cheers now! The legendary Dicastis Cassandra takes on Atlantis's finest warriors! You must take part in my next event! Sounds like a Bagration. I can definitely help with that. Not exactly. But I was inspired by your efforts in Elise. I know you'll do an exemplary job entertaining the crowds as you did then. If we pull this off, we'll be the talk of the city! It's worth a try. Yeah, Powiedzą, że jestem... jakby to ująć? Welcome one! Oh, welcome all to yet another miraculous show here in our beloved city! Tonight, we have a very special guest! They'll be coming to this world is here to entertain you! Your first talents comes from the gold of the land. Almighty the gods overcome the power of the Dark Gods! Let's find out! All right, Cassandra. Be entertaining. That's what you do. This is definitely not a Bagration. Our valiant hero's next challenge fast approaches. A champion bested by none in the city. No mercy, no guilt. Will this be too much for even the Dicastis to overcome? Okej. Okay. Jakiś ateński wojownik, mistrz areny. No dobra. Nie daj się. O nie, on wyleczył się tutaj. Jak to tak? Halo, kolego. No to się nie wpisałam. Możemy w sumie użyć tego. I tego. Bo nie bardzo wiem, jak mogłabym mu... Chyba nie umiem tego umiejętność ogólnie. The champion has been bested! Our mighty Dicastis is victorious and the crowd have spoken! But will she show mercy? Or will she spill the blood we want? If you don't appease the crowd, I fear what Gaidros will do. It was an honor to fight you, Dicastis. You don't deserve to die just for losing. Our merciful Dicastis has passed judgment. But do not dismay! Our champion lives to fight another day for you, the audience! And here we are, the end of today's event. Next to face our Dicastis' judgment, the very scum that taints our city. By the gods, what is this? For the good of Atlantis. Today, bear witness to the guilty and condemned given one final chance at redemption. They will be honored to die at the hands of our guest. Super. Ładnie się. Enough! Ładnie się u nas, na nami wyręczył. Świetnie. Fear not, friends. We will make sure justice is delivered. Well, that was an unmitigated disaster. You said fight, so I fought. The problem is that I didn't say fight. I said be as entertaining as possible. This won't help the relations between your people. The humans will see what's going on eventually. The games have failed. The humans are restless, and it's only a matter of time before they make their own entertainment.
Their hunger for violence is insatiable. You just need to keep surprising them. Think like a human, not an Isu. That's what I tried to do. But you showed the criminals mercy, and the crowd reacted as I expected. Killing people who can't defend themselves isn't entertainment, it's slaughter. Their sacrifice helps us keep the peace and maintain order. Or it would have if you played along. What are you saying, Gavirus? That my grand experiment has failed. There's nothing left to be done but start again and try for better results. The arena must be cleared. Super. Czyli wysługują się na mnie. Serio? I o co chodzi? Super, to wykorzystałam, a nie o to mi chodziło. O co chodzi? Czemu oni wszyscy... Zabiłam przez ciebie Cilla. Łachudro. Co ja mam zrobić tu w ogóle? Mam zabić ich? Nie rozumiem tego zadania, które zostało na mnie scedowane, że tak to ujmę. Żebym zrobiła. Dobra, chyba już, bo ja nie wiem, czy to tak powinno wyglądać. Chyba muszę zabić też. Zejdź! Nie skacz tu. Tam jeszcze ten kapitan. Wlazłam gdzieś, nie umiem wyjść.
tam jest jeszcze jeden. Jest tu jeszcze ktoś? No, chyba nie. Dobra. Oddajmy zadanie. Siedziba Atlasa. Złóż raport. Tak. Możemy się tapnąć tu. I skończmy tą część zadania. Czekajcie, w którą stronę? Tu. A, ty też jesteś jakimś bogiem, a nie Atlasem. A ja do ciebie dobiegłam. No nie wiem, nie wiem. Powiem wam, że no myślałam, że w Atlantydzie będziemy mieli trochę więcej swobody, w sensie mniej walki, więcej jakichś takich zadań właśnie delikatnych. Vigastis, welcome back! I'm glad you could be here to witness this momentous occasion. Why are the Archons in chains? I invited my dear siblings here for one final lesson in leadership. It looks like an execution to me. Every experience in life should be a lesson, including death. You've been to the underworld, so I know you understand what these fools do not. Careful, Atlas. I am the Vigastis. If anyone is passing judgment here, it's me. Don't presume to think you can tell me what to do. The authority of your position doesn't extend to my palace. You're going to murder your brothers? For what? For order? For peace? For Atlantis? For Atlas, you mean? Właśnie. I am the rightful heir to Atlantis. I should be the Vigastis. Właśnie. I cannot defy Poseidon's will, but these fools don't deserve their power. I'll be a better Archon in their stead. Once Poseidon finds out what you've done, he won't let you get away with it. That is our way. The way of progress. You are not one of us. I've seen your compassion to those who dwell in this city. Perhaps our ways are not as perfect as Poseidon thinks they are. Parents do what they think is best, but it doesn't mean they're always right. We have to look after each other, no matter what we're told. No. Wise, Vigastis. I respect your decision for the moment. O, proszę. Oddelegował ich. So what now? If you're going to one day rule the city, Cassandra, you're going to have to learn a very important lesson. That's what I get for helping you? A lecture? Just some words of advice. Nothing in Atlantis is what it seems at face value. This city is old, and those that call it home are even older.
You have helped me, the Castis. And for that, you have my thanks. Coś żeśmy otrzymali? Jakąś tabliczkę? This isn't over, Atlas. On the contrary. I'm done here. Okej. Ciekawe. Ciekawe, a może to Poseidon, jakby fragment klucza? Czy może to Poseidon zlecił mu taką robotę? Ale co to? Okej. Patrzcie. Tu jest jedna flaga, a tu jest inna flaga. Tu teoretycznie nic nie ma. Gdzie nas to zaprowadzi? Super świątynia w ogóle. Poseidonem. Czyli to było przejście po prostu. No dobrze, moi drodzy. Ja myślę, że my sobie w tym miejscu zakończymy dzisiejszy odcinek. No, mamy dosyć sporo zadań do zrobienia, słuchajcie. Możemy się teraz zabrać za pełną edukację. Możemy w następnej części pozwiedzać troszkę elementów. Czy pozwiedzać elementów? Pozwiedzać lokacje i poszukać tych dusz strażników. Myślę, że tak. Sztaby adamantu, by wykuć legendarną broń. Ciekawe, co to będzie. Niemniej, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. See ya!